Witam serdecznie państwa w kolejnym odcinku Dyżurni Ekonomiści Kraju. Dzisiaj porozmawiamy o receptach na depopulację z gościem specjalnym, panem doktorem Stanisławem Cruzo, który jest byłym ministrem finansów, byłym szefem Komisji Nadzoru Finansowego, obecnie pracownikiem SGH, ale również prezesem Instytutu Badawczego Quantang, który niedawno wspólnie z Fundacją Przyjazny Kraj wydał w listopadzie raport pod tytułem Demografię, Migrację, Rynek Pracy w Polsce. Była konferencja na SGH w listopadzie. W listopadzie czy w grudniu? Już chyba... To było 1 grudnia. Dokładnie To już było no W której też miałem przyjemność uczestniczyć w panelu. I rzeczywiście ta książka wydana z, wspólnie z profesorem Strzeleckim, z panią Katarzyną Godyn jest bardzo interesującym wkładem w to, w jaki sposób, jakie powinny być recepty na depopulację? Witam bardzo serdecznie i zaczynam od pierwszego pytania. Jakie jest to tempo depopulacji w Polsce, panie, panie doktorze? Wydaje mi się, że tutaj można spojrzeć na tą zmienną troszeczkę z dwóch perspektyw. Jedna, jedna taka metoda to jest po prostu porównywanie różnicy pomiędzy urodzeniami i zgonami rok w rok. I bardzo długo te zgony i urodzenia. Były na mniej więcej podobnym poziomie około 400 tysięcy rocznie. Pewien rozjazd pomiędzy tymi wartościami ma miejsce dopiero w ostatnich latach. Jeszcze bardziej on został wzmocniony w okresie, kiedy przyszła epidemia. Z jednej strony zaczęło się rodzić mniej dzieci, a z drugiej strony bardzo. Wzrosła liczba zgonów, tak zwana taka 12-miesięczna ciągniona wartość nawet w pojedynczym miesiącu przekroczyła w pojedynczych miesiącach przekroczyła poziom 600 tysięcy jako tak zwana taka suma 12-miesięczna. Natomiast obecnie efekty covidowe wygasają, i również wygasa ta bardzo silna fala zgonów związanych bezpośrednio z epidemią, albo tak zwanych zgonów około covidowych, czyli na przykład osób, które gorzej przeszły, przeszły przez COVID, a później doznały na takiego uszczerbku na zdrowiu, że miały zgony pokowidowe, czyli albo udary, albo zawały, ale też osoby, które przez to, że w okresie covidowym nie zostały diagnozowane albo nie były odpowiednio zaopiekowane. W leczeniu przewlekłym, w leczeniu takim długotrwałym lub zdiagnozowane nawet, to jest kolejna wartość. Więc teraz ta fala nam wygasa. Niemniej w tym roku prawdopodobnie liczba zgonów będzie zbliżona do 440-450 tysięcy, a liczba urodzeń będzie w przedziale między 300-310 tysięcy. I to jest, na co można patrzeć. Takim horyzoncie krótkookresowym, rocznym, dwuletnim, kilkuletnim. To pokazuje, że będziemy mieli permanentną, trwałą, długookresową nadwyżkę zgonów nad urodzeniami. I to jest miarą depopulacji też. No i to nie jest dobrze dla gospodarki, zdaje się. Znaczy, depopulacja nie jest dobra dla gospodarki, ale zanim jeszcze przejdę, chcę spojrzeć jeszcze na drugą z tych miar. To jest taka miara bardziej długoterminowa. I wydaje mi się, że tutaj należy patrzeć w szczególności na coś, co się nazywa zastępowalność pokoleń. Tą taką, takim przyczynkiem do Poszukiwania jakiejś miary, która by nam podpowiedziała, jak to liczyć, to jest po prostu analiza dzietności. Dzietność w Polsce w XXI wieku przez ostatnich dwadzieścia kilka lat utrzymuje się średnio na poziomie zbliżonym do 1,33-1,34. Były sytuacje, kiedy ona spadła poniżej 1,3. Były też pojedyncze lata, kiedy troszeczkę wystrzeliła na chwilę, aby potem ponownie wrócić do poziomu 1,3 z groszami. Otóż, jeżeli dzietność jest 1,3, 1,33, 1,34, to znaczy, że całe pokolenie dzieci jest o 1 trzecią mniej liczne od pokolenia swoich rodziców. A ponieważ jest to już ponad 20 lat, myślę, że możemy mówić wręcz o dwóch pokoleniach dzieci mniej licznych. Od pokoleń swoich rodziców. Oznacza to, że w długim horyzoncie czasu grozi nam po prostu pewnego rodzaju luka, braku zastępowalności pokoleń, czyli na rynek pracy będą wchodziły coraz mniej liczne pokolenia, a z rynku pracy będą schodziły te liczne pokolenia. No i teraz pytanie jest, jak sobie z tym radzić? No właśnie, jak sobie z tym, z tym radzić? Czy możemy w ogóle ten proces zatrzymać? Bo no jest ta pułapka niskiej dzietności, w którą wpadliśmy. I trwamy w niej. No, odbija się to rozumiem na gospodarce dość negatywnie, bo będzie brakowało nam pracowników w przyszłości. Czy ten proces można zatrzymać? Łatwo. Łatwo no, że... nie ma. Właśnie myślę, że chyba zaczą... należy zacząć od tego, że sformułowanie łatwo jest takim bardzo. Trzeba znaleźć przeciwieństwo do słowa łatwo. To jest trudne rozwiązanie. Żeby łatwo znaleźć, to jest trudno. Mm. <noise> Więc myślę, że takiego bardzo łatwej recepty nie znajdziemy. Ale w ogóle poszukujmy tak, jakby spektrum, w którym możemy takich recept szukać. I myślę, że jeden obszar to jest obszar oddziaływania. Na własną ludność, pewnego rodzaju na tą demografię naszą kraju. Druga kwestia odnosi się do polityki migracyjnej. Polska stała się w jakiejś mierze krajem atrakcyjnym migracyjnie, trochę może w wyniku okoliczności, jakimi, jaką jest wojna na Ukrainie, ale to, ale to jest być może okoliczność przejściowa. Bez względu na to, czy ona jest trwała czy przejściowa, Polska powinna zdecydowanie wypracować swoją strategię migracyjną. Powiedzmy o tym, że ona, nie, że Polska nie miała strategii migracyjnej 20 lat temu, 10 lat temu, 5 jest, lat temu i teraz również nie, nie, nie ma. Ale jeszcze zacznijmy od, czy znaczy mamy, mamy próba, próba dojścia do tej prostej powalności pokoleń, 2 1, rozumiem dziecka na, na, na kobietę w wieku rozrodczym i druga to jest migracja, ale teraz czy Taki program jak 500, no rozumiem, że to jest dobre dla rodzin, ale czy, czy jest nadzieja, że tak jak niektórzy mówią, no to za mało? To trzeba dać więcej i wtedy się może będzie więcej dzieci rodziło. Czy, te, czy, tędy, czy tędy droga w kierunku zwiększania dzietności? Czy to jest pomysł na, na zwiększenie dzietności? Potem za chwilę przejdziemy do migracji. Jasne. To może rzeczywiście przejdźmy przez te programy, które zostały albo wprowadzone, albo wdrożone w Polsce. 500 Plus był ogłaszany w swoim zamyśle jako pomysł, który miał być. Prodzietnościowy, pronatalny. Otóż on w swoich założeniach nawet nie był, ale stworzono atmosferę wokół tego przedsięwzięcia, że ono ma zwiększać dzietność. Natomiast docelowo widzimy, że nie podniosło to trwale wskaźnika dzietności. Natomiast to jest też pomysł którego nie należy negować w mojej ocenie z innego powodu. Otóż jeżeli przyjmiemy y, hipotezę, że wiele osób, y, w szczególności licznych rodzin ma problemy z utrzymaniem się, to ten projekt socjalny w gruncie rzeczy jednak y, redystrybuuje dosyć dużo pieniędzy do mniej zamożnych rodzin. To 500 zł na dziecko w mało zamożnych, średnio zamożnych i niezamożnych rodzinach to jest mniej więcej 6 tysięcy w skali rocznej na to dziecko. Przy dwójce dzieci to już jest 12 tysięcy. Jeżeli mamy rodzinę jeszcze bardziej liczną, to mówimy o kwotach, które z punktu widzenia takich licznych rodzin, gdzie często jedna z osób na przykład nie jest aż tak aktywna zawodowo, to są pieniądze. Które naprawdę pozwalają bardzo podnieść tą stopę życia w takiej rodzinie. A, czy, Więc, a, a dzietność? Ale, właśnie, ale jeżeli chodzi o dzietność, to ten projekt nie podniósł dzietności. Chociaż w pierwszym roku dzietność w Polsce statystycznie wzrosła, to jednak trzeba trochę zrozumieć pewną przyczynę albo okoliczności, w jakich to się działo. Otóż w roku 17, 18, wtedy, kiedy ten projekt miał swoje pierwsze lata oddziaływania. Bardzo budowano mocny przekaz, pewien wizerunek państwa przychylnego dzietności, takiego wspierającego, pomagającego, i ludzie w jakiejś mierze na pewno też w to uwierzyli, dlatego, ponieważ jeżeli 500 plus miało być jednym z. Takich dowodów na to, no to z tego się rząd gdzieś wywiązał. To 500, plus wprowadził. Ale tak naprawdę są o wiele ważniejsze i inne czynniki, które wpływają na możliwą poprawę dzietności, a nie jest to tylko i wyłącznie redystrybucja, mechanizmy socjalne. 500, plus po tych kilku latach zostało zweryfikowane przez ludzi, przez przysłowiowy rynek. Jako mechanizm czysto socjalny. Natomiast y, nie wywołało to y, y, w długim okresie trwałej poprawy dzietności. Po prostu przy takiej konstrukcji, w mojej ocenie, nie miało też szansy na No tak, Ale tej strategii nowej demograficznej i rząd, rządowej strategii demograficznej, która została też y, przedstawiona w listopadzie, uaktualniona. No nie ma na przykład tej, 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 w ogóle nic o migracji, tak? To znaczy, nie ma, migracji nie postrzega się jako, jako no, czy strategii migracyjnej, jako coś, co mogłoby przynieść, po, jak, jako recepty na depopulację. Ciekawe dlaczego, dlaczego tak jest? To? To znaczy, strategia demograficzna, rządowa do, jest w mojej ocenie w dwojaki sposób niekompletna. Po pierwsze, nie, ob, nie podejmuje wielu spraw, które są istotne z punktu widzenia demografii, procesów demograficznych, a więc jest niecałościowa. Przykładem może być wspomniana przez pana profesora y, y, migracja, ale takich tematów y, nieujętych jest zdecydowanie więcej. Y, y, I drugi obszar to jest kwestia tego, że ona bardziej przypomina y, taką diagnozę z elementami. Życzeń, że warto byłoby, żeby tak się coś wydarzyło, ale nie ma ona czegoś, co można nazwać takiej aplikowalności. Czyli w jaki sposób albo jakimi działaniami należałoby ją wdrożyć, żeby to osiągnąć. Czyli ona jest tylko i wyłącznie produktem takim życzeniowym. Fajnie byłoby mieć więcej dzieci, ale nie stoją za tym konkretne rozwiązania, które można byłoby wdrożyć albo przynajmniej przetestować. Ale tam są chyba nie tylko życzeniowym ma taki trochę manifest ideologiczny, bo tam są takie wątki bardzo konserwatywne, to znaczy, że dzieci powinny rodzić w rodzinie, ważne są rodziny. Tak, właśnie taka pewna sprzeczność, bo czy, czy, czy kobiety będą rodzić więcej dzieci dlatego, że, że siedzą w domu, tak, w tym modelu takim tradycyjnym, czy raczej dlatego, że łączą pracę z macierzyństwem. Na no, pewnie są dwa modele. Więc takie wątki trochę bardziej w kierunku takiego tradycyjnego podejścia są eksponowane. To tutaj wchodzimy w kolejną kwestię, kwestię z jednej strony tej życzeniowości, ale też i niekonsekwencji. Pozwólmy uwagę, że jeżeli na przykład od czasu do czasu przywoływanym mechanizmem jest iloraz rodzinny, jak podatkowy w modelu francuskim, to w Polsce ten iloraz akurat odnosi się tylko i wyłącznie do rodzin niepełnych. Rodzica rozliczającego się z dzieckiem, a nie odnosi się do wszystkich rodzin. Rodzin pozostałych. No tak, a jednocześnie... to nie rodzina, tak? Znaczy, Właśnie, więc, piór, więc, więc, matka, to już nie rodzina albo. Więc jeżeli w jakimś sensie, Właśnie. więc w jakimś sensie, to, tak jakby jest tutaj bardzo duża ilość sprzeczności tego, co pomiędzy tym, co jest oczekiwane, a działaniami, które rzeczywiście tam były, podej... były podjęte przez ostatnie lata. Drugą kwestią, która też jest taka istotna, to jest właśnie przykładowego modelu rodziny, który wspomniał pan profesor. Rzeczywiście w strategii demograficznej jest akcent na jeden wzorzec, co uważam, że jest czymś, nawet jeżeli ktoś wierzy, że jakiś wzorzec jest lepszy albo gorszy, czyli rozróżnia te wzorce, to tylko i wyłącznie z prostej uczciwości analitycznej, prostej uczciwości. Przygotowywania dobrej strategii, powinien uwzględnić wszystkie wzorce, które są i proporcjonalnie do ich możliwości występowania albo oddziaływania zaadresować narzędzia. Więc mamy tutaj do czynienia z niekompletnością albo wynikającą z niedostrzegania czegoś, albo może jakiejś intencji pan profesor nazwał to w sposób taki mocniejszy ideologizacji, albo po prostu strategią, która została przygotowana w sposób zwyczajnie niekompletny. No tak i ta niekompletność jeszcze dotyczy właśnie tej części migracyjnej. Pamiętajmy, że, że rząd nie ma, nie przygotował przez 7 lat tej strategii migracyjnej. Były pewne próby, no ale zostało zaniechane. No i taka patchworkowa, że tak powiem, jest ta, ta polityka migracyjna, takie ustawy specjalne w związku z, z wybuchem wojny w Ukrainie. No i co z tym, czy, czy ta migracja jest to jednak bardzo ważnym elementem, tak? Myślenia o, o depopulacji, o wypełnieniu luki w podaży pracy. Dlaczego tak się stało właśnie? Znaczy, nie umiem odpowiedzieć dlaczego tak się stało, ponieważ myślę, że to było pytanie do autorów tej strategii demograficznej, żeby odpowiedzieli, dlaczego nie ujęli tak istotnego elementu. Chyba, że uważają, że migracja to nie jest część procesu demograficznego. No, ewidentnie jest. No, ale, ale to myślę, że oni powinni na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast wracając do kwestii migracyjnej, dlaczego tak ważne jest posiadanie strategii migracyjnej? Otóż, jeżeli pewne rzeczy się prowadzi w sposób taki przypadkowy, spontaniczny, otrzymuje się też dosyć przypadkowe i spontaniczne rezultaty. Nie zawsze one muszą być korzystne. Ich oddziaływanie też może powodować dużo większe koszty społeczne niż w przypadku, jeżeli pewne rzeczy się zaplanuje. I żeby dać przykłady takie trochę z dnia dzisiejszego, mówi się, że przyjeżdża osób dużo, ale jednak te najlepsze jadą dalej. Być może dlatego jadą dalej, czyli Polska jest krajem tranzytowym dla nich. Ponieważ brak pewnego rodzaju pomysłu na zagospodarowanie tych osób w sposób systemowy, albo niepewność co do tego, w jaki sposób wejdą w polski system socjalny, w jaki, w jaki sposób wejdą w system no, ubezpieczeń społecznych, już tak, ale jest coś zrobione, ale pytanie: czy to jest trwałe, czy to jest na chwilę, w jaki sposób Trzeba by się określić po prostu. A tak samo określić w związku na przykład no, chociażby tych migrantów, którzy chcą przekroczyć z krajów trzecich, tak. W tą granicę z Białorusią, uchodźców, prawda, też być może wojennych, tak, nie wiem, Syrii na przykład, versus no, Ukraińców. Tam jest liberalna polityka. Trzeba by określić, dlaczego ci uchodźcy są inaczej traktowani, właśnie z Ukrainy, a inaczej są traktowani uchodźcy. Z innych rejonów świata może to, to też jest jakiś problem. To znaczy, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli wyjdziemy na ulicę Dużego Miasta w Polsce, chociażby Warszawy, możemy zauważyć, że migrantów z regionów dużo odleglejszych niż Europa. Yy, yy, Dużo jest migrantów już przykładowo w Warszawie. Pytanie jest, czy to jest wynik jakiejś polityki państwa, czy to jest po prostu właśnie tak to wyszło, tak się zdarzyło, braku albo, polityki albo polityki. właśnie braku polityki państwa, czyli sytuacji dokładnie przeciwnej. Myślę, że jeżeli się posiada politykę migracyjną, można oddziaływać na dwie rzeczy. Po pierwsze, dużo łatwiej adaptować. Albo przyswajać tą migrację do pewnych reguł yy, współżycia w obrębie tego państwa. Z drugiej strony, można też konstruować coś na wzór takiej oferty, kogo chcielibyśmy zaprosić. Czyli, jeżeli na przykład mamy. Tak że... zwana inteligentna, inteligentna polityka migracyjna. Tak, tak to I znaczy, jeżeli tak mamy. rynek pracy chociażby. Tak, jeżeli mamy duże deficyty w obszarze służby zdrowia albo w obszarze informatyków, yy, być może. Te profile zawodowe mogły być preferowane w jakiś sposób. Ważną rzeczą jest też, co jest związane z pewną taką przewidywalnością dalszego życia migranta w danym kraju. Czyli przykładowo, jeżeli przyjeżdża na pierwszy rok, to jeszcze może pojechać dalej. Ale jeżeli, powiem, ja chciałbym związać się z tym miejscem. My chcemy, żeby się związał, czyli to przykształcać tą migrację czasowo w migrację osiedleńczą, żeby... Pytanie jest, czy chcemy, żeby to byli tylko i wyłącznie kierowcy, albo dostawcy. No właśnie, i... może, czy... może jak zostaną dłużej, to dzieci będą chodziły do szkół, będą podnosili kwalifikacje. No właśnie, ale właśnie, że jeżeli będą chodziły do szkół, to też wymaga pewnej polityki. Czy w Polsce powstaną w wyniku tego, że nie prowadzimy pewnej asymilacji tej migracji, po prostu getta, gdzie oni będą się gromadzić, ci imigranci, i będą w swoim środowisku tylko funkcjonować, ale przyjrzyjmy się, że wiele krajów świata, w szczególności Europy Zachodniej, doświadczyło negatywnych efektów tych gett. Czyli należałoby zastanowić się, w jaki sposób, Przykładowo, w przypadku dzieci z Ukrainy, bardzo łatwo byłoby je wprowadzać do polskich szkół z pewnymi problemami. Czyli takim integrować i rozpraszać, tak? To znaczy, to jest kwestia tego, że jeżeli migracja ma się dobrze odnaleźć w jakimś społeczeństwie, to to społeczeństwo nie tylko musi być na nią poprzez swoje tak jakby jakieś wzorce kulturowe, po prostu emocjonalnie otwarte, ale musi być też instytucjonalnie otwarte poprzez stwarzanie możliwości tej asymilacji. I Polacy są otwarci? Myślę, że nasza tradycja i historia pokazała, że na tle innych nacji na pewno mamy dużo, lepszą, tutaj dużo lepsze doświadczenia i wzorce. Czyli podsumowując, dzietność tak, wspierajmy, ale nie zapominajmy, że potrzebujemy strategii migracyjnej. Tak? I takie strategie, które też będzie integrować migrantów, bo to jest jedyna szansa na wypełnienie tej luki w podaży pracy. Rzeczywiście, jeżeli wrócimy do kwestii w ogóle pracy, albo podaży pracy i rynku pracy, Polska przeszła bardzo dużą ewolucję w ostatnich latach. To jest ewolucja od rynku pracodawcy do rynku pracownika. Jeżeli przypomnimy sobie wysokie bezrobocie w Polsce w, w latach 90., żeby jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej na początku XXI 21 21 wieku Polska i Słowacja miały dwie najwyższe stopy bezrobocia. Natomiast teraz Polska jest krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej razem z Niemcami i Czechami. Czy to się wzięło tylko i wyłącznie z tego, że my tak staliśmy się efektywni? Nie, to również się bierze niestety właśnie z tych wzorców depopulacyjnych i braku podaży pracy. Z czego to, jak to mniej więcej zaszło? Otóż w XXI wieku zaczęły na rynek pracy wchodzić pokolenia urodzone już właśnie w tych okresach, kiedy dzietność była 1-3. Czyli pokolenia dzieci były o jedną trzecią mniej liczne od pokoleń ich rodziców. Albo od pokoleń, które schodziły też z rynków pracy, jeżeli tak jakby ten proces narastał, to wpierw nam to w jakimś sensie wyssało bezrobocie. Ale od pewnego czasu możemy powiedzieć, że mamy w niektórych zawodach, niektórych profesjach, specjalizacjach bardzo duże niedobory, jeżeli chodzi zarówno o pracowników do prostych prac, jak i tych bardziej złożonych, tych takich bardziej wymagających. Polska ze względu na obecną sytuację makrogospodarczą, czyli podwyższoną inflację oraz ryzyko no narastające coraz bardziej ryzyko spowolnienia gospodarczego, może okazać się, że wzrośnie nam również bezrobocie, ale ten wzrost bezrobocia nie przełamie już wcześniej zarysowanego trendu, że Polska się stała rynkiem. Pracownika, a nie rynkiem pracodawcy. No tak, i w zasadzie można powiedzieć: Pokryliśmy oczywiście cały temat tych recept depopulacyjnych. Widzimy wyraźnie, że jak myślimy o tej nieuboganej demografii, tak, o tej depopulacji, to nie możemy tylko myśleć o dzietności. Tak. Musimy rozszerzyć swoje myślenie na właśnie inne polityki z udziałem chociażby samorządów czy władz centralnych, ale przede wszystkim na politykę emigracyjną. To jest, to jest nie tylko kwestia uchodźców z Ukrainy, ale na przyszłości polskiego rynku pracy, który będzie skorzystał dla gospodarki. Wydaje mi się, że taką konkluzję moglibyśmy zamknąć dzisiejsze spotkanie. I miejmy nadzieję, że, że również w Polsce będzie dojrzewała myśl o tym, że ta polityka migracyjna w Polsce jest bardzo potrzebna. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu doktorowi Stanisławowi Kluzie za wkład swoim raportem, wspólnie z, z innymi autorami w tę debatę publiczną. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.